Witam Państwa po raz kolejny. Witam w zupełnie innym programie niż do tej pory. Program ma taką swoją odrębną nazwę. Nazywa się Rozmowy ekspertów o zdrowiu. Pierwszym naszym gościem będzie pani doktor habilitowana Dorota Waśko-Czopnik. Pani doktor jest znanym światowej sławie, można powiedzieć, gastroenterologiem, czyli specjalistą od chorób układu pokarmowego. I na ten temat oraz tematy poboczne będziemy z panią doktor rozmawiać. I od razu pierwsze pytanie do mojej rozmówczyni. My się znamy, więc będziemy używać słowa, będziemy używać formy per ty, więc proszę się nie zdziwić, że to nie z braku szacunku, tylko po prostu znamy się od dłuższego czasu. Dorotko, powiedz mi, co cię skłoniło, takiego rasowego naukowca, do tego, aby zająć się, zainteresować się w ogóle naturalną medycyną? Bo wiem, że te zainteresowania masz. Tak, tak, oczywiście dziękuję za przedstawienie, witam Państwa serdecznie i faktycznie od wielu lat gdzieś ten taki element terapii naturalnej zaczyna się coraz głębiej wkradać w taką terapię konwencjonalną, farmakologiczną. Myślę, że to jest też trochę znak czasów, ponieważ taka standardowa terapia farmakologiczna też nie zawsze sobie daje radę. Natomiast moje zainteresowanie wynika też po trochę z tego, że wiele osób dopytuje się o inne, alternatywne sposoby leczenia, nie tylko związane z terapią klasyczną, ale chcą sobie pomóc albo bardziej na zasadach profilaktyki długofalowo zmienić pewne elementy albo wprowadzić coś, co może byłoby bardziej łagodne. Natomiast od zawsze naturalne terapie towarzyszyły i medycynie konwencjonalnej również. Jak zwrócimy uwagę, to praktycznie wiele leków, które w tej chwili stosujemy w farmakoterapii, jest gdzieś pochodną leków naturalnych, chociażby chemioterapeutyki, czy pewne leki stosowane w gastroenterologii, gdzie mimo wszystko stosujemy sporo ziół w różnych formach, w różnych wyciągach, w tabletkach, tak żeby mieć bardziej skoncentrowaną formę, aby te efekty były skuteczniejsze. W związku z czym jakby jeden i drugi wątek leczenia wzajemnie się uzupełniają, bynajmniej nie przeszkadzając sobie. Dlatego też uważam, że w tych czasach, kiedy naprawdę możemy dużo zdziałać profilaktycznie, możemy połączyć obie te terapie tak, aby ta korzyść była jak największa. A też sporo pacjentów dopytuje właśnie o jakąś alternatywę do terapii farmakologicznej, w związku z czym, jeżeli możemy pomóc, działając również zapobiegawczo na wiele rzeczy długofalowo, no to czemu z tego nie skorzystać? Tym bardziej, że jednak wiele mamy tradycyjnych preparatów, które faktycznie są znane utrwalonym działaniu, ale też takie, o których zapomnieliśmy, a teraz dopiero pojawiają się ponownie, jakby przeżywają swój renesans. Także tutaj wykorzystanie tego tak, aby pomóc jak najlepiej pacjentowi, jedno z drugim nie kłóci się, tak, że można to zastosować. Stąd też zainteresowanie i taka jakby też rzetelność. Poza tym dużo badań się pokazuje, które potwierdzają, że te substancje naturalne mają swoją zasadność stosowania, w związku z czym, a nawet czasami niektóre są alternatywne do stosowanych obecnie leków. W związku z czym, jeżeli mamy mniej działań niepożądanych, to czemu z tego nie skorzystać? Też właśnie, to jest takie myślenie, które ja często prezentuję w rozmowach, czy też w rozmowach z pacjentami, czy też na ekranie, czy też na wystąpieniach moich, gdzie zawsze uznaję tą zasadę, iż łagodna terapia, łagodny sposób postępowania z organizmem ludzkim sprawia, że ten organizm się nie buntuje. Trzeba zawsze stosować metody łagodnej perswazji, a nie czasami zbyt brutalnej siły, a leki farmakologiczne, no niestety to jest silna, poważna ingerencja. A perswazja czasami wystarcza i to nie tylko w kontaktach międzyludzkich, ale także w kontaktach właśnie w terapii. I to jest bardzo, bardzo istotne. A powiedz mi, czy ty nie rozumiesz, że nie było to jakby tak jedna sytuacja, jeden moment, gdzie ty poczułaś, o Jezu, coś się stało, eureka, zauważyłem jakiś szalony postęp w jakiejś terapii, tylko po prostu ta sytuacja przebiegała w sposób taki fazowy, taki powiedzmy ewolucyjny, powiedzmy. Tak to zrozumiałem.
Tak, też można tak powiedzieć, aczkolwiek gdzieś miałam jakiś swój epizod, także studiowałam na farmacji, więc też te zainteresowania były w różnych kierunku. I gdzieś tak mieliśmy wtedy ogród botaniczny, w którym zielarski, w którym mieliśmy zajęcia i to też były takie zajęcia, które gdzieś tam natknęły, a zwłaszcza, że mieliśmy bardzo fajnych wykładowców, którzy nam przedstawiali właśnie wyjście, że te wszystkie preparaty, którymi de facto się teraz posługujemy, bardzo często mają właśnie korzenie w naturalnej terapii. Więc gdzieś ten wątek został w pewnym sensie już zaszczepiony wtedy, kiedy byłam na farmacji. Ja się uśmiecham, bo jakiś zbiór okoliczności. Ja, dokładnie moja droga była taka sama. Ja też zacząłem od farmacji, a potem studiowałem medycynę. No to jest rzeczywiście. Ale tutaj, jeżeli mówimy o wykształceniu, no to oczywiście już sama szarża naukowa twoja dużo o tym mówi. Pacjenci, którzy są w niebo wzięci, jak się do ciebie dostaną. Ale też należy podkreślić, to też dobrze, żeby widzowie wiedzieli, że pani docent jest również, skończyła również dietetykę. Jest również wykształconym dietetykiem, jakby drugi fakultet, który skończyła niezależnie od tego. I także w tej dziedzinie jest znakomitym ekspertem, uznaną światową sławą w dziedzinie dietetyki. Prawda? Czy to prawda? Nie wiem, czy światową, ale na pewno gdzieś ta dietetyka się wiąże. Wiąże się również z wątkiem gastrologicznym. No jednak gastrologia, dietetyka, to jemy, jaki jest mechanizm przyswajania i choroby wynikające z nieprawidłowej diety, których mamy w tej chwili multum. To wszystko się gdzieś na siebie nakłada i bardzo dobrze się uzupełnia. Dlatego jakby gdzieś w trakcie tych specjalizacji, które po drodze robiłam i takich moich własnych zainteresowań właśnie dietetyką, stwierdziłam, że jeżeli jest taka możliwość, to jeszcze tutaj będzie to dobre uzupełnienie i faktycznie i praktyka pokazuje, że jest to bardzo dobre uzupełnienie, zwłaszcza, że choroby przewodu pokarmowego są chorobami przewlekłymi, często dietozależnymi, w związku z czym tutaj połączenie odpowiedniej terapii z takim wątkiem dietetycznym, z taką interwencją dietetyczną, zmianą sposobu żywienia, czasami przynosi no, niesamowite efekty i to długotrwałe efekty. Dlatego tutaj te dwa wątki bardzo się uzupełniają i ja to też widzę po swoich pacjentach. Także ten wachlarz może jest i dosyć szeroki, ale de facto takie bardziej holistyczne podejście zawsze jest korzystniejsze dla pacjenta, ponieważ jesteśmy całością. Nie leczymy tylko jednej rzeczy, ponieważ one, sam jak wiesz, ze swojej praktyki przenikają się wzajemnie i takie implikacje wzajemne są bardzo ważne, więc nie tylko, owszem, oceniamy główny problem, ale bardzo często jest on albo konsekwencją, albo przyczyną innych problemów, na które mamy wpływ albo właśnie dietą, albo zmianą postępowania swojego funkcjonowania, albo właśnie też nawet profilaktyką, nawet wykorzystując takie wątki naturalne, roślinne, bo tutaj jeżeli mamy ostre stany, musimy leczyć farmakologicznie, to od tego nie uciekniemy. Jesteś lekarzem, więc doskonale o tym też wiesz, że jeżeli coś się dzieje na ostro, musimy wkroczyć z farmakoterapią, ale profilaktyka, długotrwałe postępowanie, jakby dbanie o tą swoją przyszłość, może być zupełnie oddzielona od farmakoterapii i właśnie obejmować zarówno i odpowiednią dietę i właśnie taką profilaktykę naturalnymi środkami i też można sobie wspomóc pewne działanie i zarówno układu pokarmowego, jak i chorób zapalnych, gdzie tutaj jest ogromne twoje pole do popisu, jeśli chodzi o układ kostno-stawowy i inne, więc mamy dużo możliwości, które wzajemnie się uzupełniają. Tak, właśnie jeszcze warto podkreślić to, że to, co my ten rodzaj medycyny, którą my uprawiamy, to jest tak naprawdę rodzaj medycyny, który wpisuje się w tendencje światowe. To przecież Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o to, aby integrować medycynę, aby te procedury medyczne, które są stosowane w normalnej tak zwanej medycynie, integrować z medycyną tradycyjną, gdyż medycyna tradycyjna wnosi nową jakość i dopiero takie połączenie tak w istocie daje tą właściwą dobrą terapię. Dobrze, że podkreśliłaś właśnie to, że to nie jest tak, że my opieramy się na tak zwanych babcinnych opowieściach. Oczywiście wszystkie babcie, przepraszam od razu, jak to pejoratywnie zabrzmiało, ale my się opieramy o dowody naukowe, o to, że w publikacjach naukowych znajdują się informacje i dobrze opisane są zarówno surowce zielarskie, bo to jakby na pierwszym miejscu w naszej tutaj, ale także inne. Wiem o twojej, no,
powiem górnolotnie, fascynacji z preparatami na bazie glinek. To było dla mnie nowość, bo przyznam się, że zawsze glinka kojarzyła mi się z taką substancją, którą daje się na twarz, kosmetyczną. Natomiast okazuje się, że ty zauważyłaś jako gastroenterolog, że może ona mieć swoje takie dobre działanie i to i kwestia tej modnej detoksykacji, która się teraz pojawiła i wszyscy się chcą odtruwać. Może i słusznie, bo to, co jemy, wymaga odtruwania. Skłoniło cię też do tego typu poszukiwań i do prac badawczych oczywiście. Czy mogłabyś coś na ten temat wspomnieć? No tak, w zasadzie faktycznie, jeżeli się mówi glinka, to każdy z nas widzi bliżej nieokreśloną bryłę przed oczami, która ma niezbyt zachęcający kolor. Natomiast de facto glinki to jest materiał, to jest surowiec, który od setek lat praktycznie funkcjonuje w medycynie naturalnej i już nawet w starożytności. Okazuje się, że leczono nią bardzo wiele stanów zapalnych i zarówno wewnętrznie podawano, jak i zewnętrznie w postaci jakichś okładów, nie tylko kosmetycznie dla upiększania, ale również leczniczo przy ranach, przy różnego rodzaju niegojących się zmianach skórnych, ale również jako okłady i tak dalej. Więc tutaj też nawet jest cała gałąź takiej wiedzy zwana argiloterapią, gdzie dokładnie opowiada o tym, jakie glinki, w jakim zastosowaniu można przeznaczyć dla leczenia pacjentów. Oczywiście wiadomości na ten temat poszły bardzo do przodu. Też długo nie rozumieliśmy, dlaczego niektóre kultury mają w swoich nawykach jedzenie pewnych dziwnych rzeczy, na przykład jedzenie określonej ziemi z określonych miejsc. Okazuje się w toku badań naukowych, że związki zawarte właśnie w różnego rodzaju składnikach zawartych w ziemi, w tych glinkach, mają działanie lecznicze i uzupełniające, ponieważ mają bardzo dużo mikroelementów, takich tych składników śladowych, które pierwiastkowe, które są unikalne, a jednak są niezbędne do funkcjonowania prawidłowego organizmu. Stąd też glinki były stosowane wewnętrznie, także przy różnego rodzaju nieżytach, stanach zapalnych, przy dolegliwościach żołądkowych, przy dolegliwościach jelitowych, ale także ze względu na swoje właściwości były uważane jako właśnie takie substancje, które wspomagają odtruwanie organizmu. Każda glinka ma jakby swoją inną właściwość. Tutaj wykorzystanie odpowiedniej mocy glinki i jej właściwości pozwala też na bardziej celowane postępowanie. Jeżeli mówimy o takiej szeroko pojętej detoksykacji, która też trochę się nam zdewaluowała jako pojęcie, ale generalnie wspomaganie organizmu w usuwaniu pewnych substancji, które są dla nas no, toksyczne, nawet jak metale ciężkie, których jest ogrom w naszym otoczeniu, jak aflatoksyny, czyli substancje wydzielane przez grzyby, które są bardzo toksyczne dla naszego organizmu, to tutaj właśnie glinki mają zastosowanie. Nie wszystkie, bo na przykład glinka różowa, czyli połączenie glinek białej i czerwonej, ma takie właściwości ze względu na bardzo duże możliwości chłonne i wydzielanie do żółci. Więc tutaj nam wchodzi właśnie medycyna i fizjologia, ponieważ jest to pewne krążenie związane z samą żółcią, gdzie jest wydalane i z żółcią wydalane jest na zewnątrz. Więc ten mechanizm jest doskonale opisany i on jest mechanizmem rzeczywistym. To też nie jest tak, że te preparaty jednoznacznie są jakby skuteczne na wszystko, ale bardzo skutecznie wspomagają funkcjonowanie organizmu w zupełnie naturalny sposób. Są kompletnie nietoksyczne, a dodatkowo często zawierają różne inne składniki mikroelementów, które właśnie zawierają pierwiastki śladowe. Więc tutaj można powiedzieć, że dwie rzeczy są jakby połączone. Tym bardziej, że właśnie takie też to wiązanie różnego rodzaju substancji chemicznych. Jesteśmy niestety otoczeni chemią i tego nie zmienimy, więc tutaj ten kierunek jest takim najważniejszym, jeżeli chodzi o takie, no można powiedzieć, faktycznie oczyszczanie organizmu, jeżeli chodzi o tego typu toksyny. Czyli połączenie glinki białej i czerwonej to jest taka w twojej obserwacji, twojej ocenie najlepsza metoda detoksykacyjna z użyciem właśnie tych substancji. No oczywiście rozumiem, że są to glinki w jakichś kapsułkach,
pałkach, bo nie wyobrażam sobie spożywania sauté takich glinek. Czyli... gdzieś w proszku, ale formą dogodniejszą jest spożywanie w kapsułkach. Ja pozwolę sobie potem już po programie, gdy będziemy ilustrować to nasze wystąpienie, nasze spotkanie, o taką recepturę właśnie, którą można by było zastosować, w jakich procentach te glinki czerwone z białą połączyć, żeby móc ten efekt detoksykacyjny uzyskać, bo jest koniec zimy, zaraz będzie wiosna, wszyscy się odtruwają na wiosnę, bo chcą pięknie wyglądać, chcą nie mieć pozostałości po zimie. No i to też ma nie tylko to znaczenie w leczeniu schorzeń, ale także człowiek, że tak powiem, zdetoksykowany, pięknie wygląda, co ma pewnie duże znaczenie, zwłaszcza dla płci pięknej. Ja myślę, że ten temat detoksykacji, będziemy do tego wracać, będziemy mówić o naszych kolejnych, będziemy szli przez ten przewód pokarmowy i zastanawiali się, jaki sposób użyć preparatów naturalnych do tego, aby je łączyć z lekami syntetycznymi. Już zapraszam Państwa na kolejne odcinki rozmowy z panią docent Dorotą Waśko-Czopnik, która na co dzień pracuje w Klinice Gastroenterologii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia niebawem. Dziękuję. Dziękuję także.